Ile razy widzieliście kogoś, kto płynie bez ładu i składu, ręce przypominają wiatrak, a delikwent i tak stoi w miejscu? Ja widziałem takich multum. Pokażę wam takie mini sprawdzenie efektywności swoich pociągnięć w kraulu. Jestem pewien, że bardzo sporadycznie liczycie ilość ruchów, jakie robicie na 25 metrów. Postaramy się skupić na maksymalnym wyciągnięciu ręki, zatrzymaniem ręki tuż pod powierzchnią wody i na mocnym pociągnięciu, by przepłynąć możliwie jak najdalej. Optymalnym wynikiem dla osób dorosłych, amatorów, powinno być 25 bądź mniej. Czyli około metr na ruch ręki powinien być minimum u dorosłych, początkujących pływaków. Im mniejsza ilość, tym lepiej. Ten test pokaże ci, na jakim realnym poziomie technicznym jest twój kraul. Staramy się zbytnio nie spinać, aby wykonać jak najmniejszą ilość ruchów, przynajmniej na tych pierwszych długościach. Cały czas liczymy, lecz nie róbmy zbyt przeciągniętych ruchów, które będą nienaturalnie dokładankowe. Tak wygląda dokładanka. A tak wolny, spokojny, wyciągnięty kraul. Aby ten test przeprowadzić w miarę jednakowych warunkach, by na przykład porównać się ze znajomymi, bądź dla ustalenia swojej progresji, ustawiamy się w taki sposób. Kładziemy się na wodzie, nogi dotykają ściany nawrotowej, jedna ręka z przodu, druga z tyłu. Zaczynamy płynąć z miejsca bez odpychania się od ściany. Nogi mogą pracować w dwóch trybach. Pierwszy to długodystansowy, czyli pojedyncze mocne kopnięcia. To będzie opcja zarezerwowana dla troszeczkę lepszych pływaków, ponieważ bardziej skupimy się tam na rękach. Bądź też kopiemy standardowo, by podtrzymać poprawną pozycję na wodzie. Oddech na bok będzie nas spowalniać, więc staramy się go zgodnie z naszym zapotrzebowaniem tlenowym unikać. Oczywiście przy dłużej wstrzymanym oddechu nasza pozycja na wodzie będzie wyższa, lecz pamiętajmy, by tego nawyku nieświadomie nie utrwalać. I stopniowo staraj się zmniejszać ilość cykli podczas kolejnych basenów. Przypominam, że jeden krok pływacki to jeden ruch ręki, dwa kroki pływackie to tak zwany cykl. Możesz wyciągać sobie średnią z dwóch, czy na przykład czterech basenów. Pamiętaj też, by odpocząć chwilę po każdej 25 i zacząć następnie na świeżo. Połącz mózg i ciało i zastanawiaj się, co cię spowalnia, co nadal nie jest perfekcyjne w twoim pociągnięciu. Nogi, rotacja, głowa, a może wchodząca ręka do wody. Sprawdź, gdzie masz najwięcej oporów i możliwie niweluj zauważalne przez ciebie błędy z długości na długość. Taki test możecie zrobić dla każdego stylu i porównać wyniki. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie wy macie wyniki w najmniejszej ilości ruchów na 25 metrów. Tak, tak, tak. Już się nagrywa, nic nie trzeba klikać. Jedenaście.